Cześć, Patryk Sadowski z tej strony. W tym materiale opowiem o kryptowalucie, którą można dostać za darmo, czyli mianowicie to jest airdrop, czyli wykonujemy jakieś proste zadania, takie niewiążące z żadnymi personalnymi danymi, czyli nie musisz podawać tam dowodu ani nic z takich rzeczy. Po prostu wykonujesz proste zadania w social media. O czym mowa, to jest o ETH Float. Tak króciutko jeszcze powiem. To jest na blockchainie Ethereum. Jest bardzo ciekawe zbudowane, jeśli chodzi o pomysł. Mianowicie tutaj, jak widać, tutaj na airdropa 50% jest przeznaczone, na kolejną fazę 15%, na liczenia, na giełdę, development i ten. Co to ciekawy system, jeśli chodzi o deflacyjny, a mianowicie każda transakcja, jaka będzie wykonywana, to 0,5% będzie po prostu spalona. Także zapraszam Cię na materiał i pokażę, jak to wszystko zrobić. Dobrze. Samą tą kryptowalutę możemy znaleźć tutaj na CoinPaprika. Tutaj wchodzimy ETH Upload. I po prostu mamy tutaj informację o aktualnej cenie. W tej chwili to jest 18 groszy na przeliczeniu na złotówki. Wcześniej było prawie złotówka, bo ta cena systematycznie spada, bo ten airdrop się rozwija, więc w trakcie, jak ty będziesz wklonął na ten materiał, ta cena na pewno będzie się trochę różnić. To zrozumiałe. Tutaj mamy giełdę, token store i jeszcze gdzieś tam na Twitterze jest informacja, gdzie ta jeszcze jest notowana giełda, czy ten cały token. I przejdźmy sobie do podstawowych rzeczy. No, musimy mieć Telegram i Reddita. Wejdźmy sobie na Etherscan. Ja tutaj mam już numer kontraktu. Numer kontraktu będzie potrzebny, aby po prostu podać swój adres do wpłaty. Wpłatę najlepiej zrobić na MyEtherWallet. Poprzez MetaMaska, ja na przykład tutaj MetaMaska sobie bym odpalił. Ok. MetaMasku, po prostu MyEtherWallet odpalasz sobie. Tak jak już pokazałem w poprzednich filmikach, add tokens. Tutaj niestety w Search Console nie da rady, dajesz custom tokens. Wchodzisz tutaj w kontrakt, to jest kontrakt tego tutaj Explode. Kopiujesz sobie ten kontrakt. Wchodzisz w tego liska. Jeszcze raz. Add token, custom token. I wklejasz ten kontrakt tutaj. I jak widać, z automatu się utworzyło. Dajemy next. I już mamy nasz ETH upload. I już mamy widoczne. Ten adres tutaj widoczny. Po prostu kopiujemy. On się nam przyda później po prostu. I przejdźmy sobie do samego procesu wykonania tego airdropa. Mianowicie dostajemy link do Telegrama. Po prostu wchodzimy send a message. Otwieramy sobie Telegrama. Dobrze, po rozpoczęciu start. Po prostu mamy tutaj informację. Musimy rozwiązać zadanie. Czyli tu mamy 8 plus 5 razy 3, więc całkiem ciekawe zadanie. Czyli mamy 13, 39. Udowadniamy, że nie jesteśmy robotem po prostu. I teraz co musimy zrobić? My wallet about statics n Apple. Czyli musimy dołączyć do grupy. ETH upload a group, join group. Ok, jesteśmy. Teraz przechodzimy kolejny etap. To mamy done. Dobrze, teraz musimy add Twitter account. Musimy dodać swoje konto bez tego znaczka. Add Twitter account i tam musimy napisać. Przejdźmy sobie gdzieś na Twittera. Już szybciutko. Tutaj mamy widoczne swoje imię i nasze konto. Także przechodzimy z powrotem na Telegrama. Dopisujemy. Ok, to mamy zrobione. Czy mam informację? 50 ETH upload.
za wykonanie tego zadania. Teraz przechodzimy dalej. Add Reddit account. Czyli musimy wejść na Reddita i tam po prostu dodać swoje konto. Musimy wejść na Reddita. Wchodzimy sobie tutaj w górnym rogu My Profile i po prostu kopiujemy naszą nazwę. Przechodzimy sobie dalej. Zapisujemy i mamy zaliczone. Przechodzimy dalej. Reddit. The post. Open. I oczywiście musimy jakoś to skomentować. Najlepiej, aby to nie były jakieś kopii wklej z pozostałych, bo po prostu ktoś to będzie weryfikował. Więc napiszemy coś tam od siebie. Caps lock. No i jakąś emotkę. I komentujemy. Jest skomentowane, jest bardzo fajnie. Zaznaczamy, że jest zrobione. OK. Mamy done. Follow on Twitter. Dajemy follow. Zaznaczamy, że jest zrobione. I jeszcze trzeba udostępnić tutaj post na Twitterze. Także dajemy share. Open. I możemy coś dopisać, ewentualnie dać po prostu tweet. All done. Wracamy do Telegrama. Dajemy done. I teraz mamy już informację, aby polecać. Mamy nasz referral link, ale wrócimy sobie back. Sprawdzimy sobie My Balance. My Wallet musimy dodać. Add RC20 Wallet, czyli musimy wejść naszego MetaMaska. Najlepiej sobie gdzieś tutaj bym przed i skopiował sobie te tutaj hasło. Wklejamy go tutaj. I mamy sprawę, że tak powiem, już załatwioną. Jeszcze raz później trzeba sprawdzić, czy wszystkie tutaj zadania wykonaliśmy prawidłowo. I w zasadzie to wszystko. Link jak zwykle znajdziesz w opisie, także zapraszam i zachęcam, jeśli masz chęć zdobyć te tokeny. Pozdrawiam Ci, cześć. We're just getting started.